Świetna pierwsza połowa, Marcel. Dobra defensywa, z której słyniecie, ale też gra pod kosz. Dulkys, Giniard, Bostik, tak to miało wyglądać i przede wszystkim z dwójką wysokich graczy. Dokładnie tak. Myślę, że wywiązaliśmy się ze swoich zadań w pierwszej połowie. Druga połowa była chaotyczna w naszym wykonaniu. Jeżeli myślimy o czymś więcej, musimy się ogarnąć przed kolejnym meczem. Widać było, że troszeczkę próbowaliśmy na siłę. Nie było tego, co w pierwszej połowie, czyli gry zespołowej. A myślę, że to jest klucz dla nas do zwycięstw. Więc tak jak mówi się, pierwsze śliwki robaczywki, więc mam nadzieję, że kolejny mecz już będzie lepszy w naszym wykonaniu i będziemy mogli jechać do Warszawy z wynikiem 2-0. Czy ta 19-punktowa przewaga nie uśpiła was trochę? Okazało się, że Legioniści wierzą do samego końca i walczą. Tak, no to jest zespół z Legii, jest znany z tego, że jest bardzo fizyczny, grają zawsze do końca, grają twardo, walczą o każdą piłkę, więc wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Może troszeczkę za łatwo przyszła nam ta 19-punktowa przewaga w pewnym momencie i to nas po prostu uśpiło. Ale myślę, że to jest dobry prognostyk przed kolejnymi meczami, tylko tak jak mówię, trzeba koncentrację utrzymać, grać zespołowo, twardo i będzie dobrze. Trochę więcej minut dla ciebie dzisiaj, ale świetnie od samego początku wszedłeś do gry, dobre statystyki, pomogłeś zespołowi. Jesteś gotowy do dalszej walki w playoffach? Oczywiście, że jestem. Zawsze jestem gotowy i jak tylko trener mnie będzie potrzebował, to jestem do jego dyspozycji. Wiadomo, ostatnio troszeczkę kontuzja pokrzyżowała plany, ale cieszę się, że mogę dostać więcej minut spójni. Teraz dzisiaj to samo, więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Ja dam z siebie wszystko na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Tomkowi za ten...